przytomnym w tym sakramencie nam tu przytomny. Następnie wziął kielich i dzięki uczyniwszy dał im mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest krew mojego przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić będę z wami nowy w królestwie mojego Ojca. Mój się nad nami, święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty Boże. Jezus, 1050-lecia chrztu Polski, błogosław nam, abyśmy postępując po drogach wiary, adorowali Cię, kochali Cię, karmili się na drogach wiary Tobą, Jezu Chryste, Eucharystyczny Panie. Wyruszamy do drugiej Thank you.
Panie. Się mi nakazał słudze być co prędzej na ulicę i za łuki, wyprowadź tu bogi niewidomych i chromych. Sługa oznajmił: Panie, stało się jak rozkazałeś, a jest jeszcze miejsce. Na to Pan rzekł do sługi: być na drogi między Najświętszego sakramentu i krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Przygotowujemy się do przyjęcia błogosławieństwa Najświętszym sakramentem. Błogosławić znaczy życzyć dobrze. Jezus pragnie, abyśmy byli szczęśliwi. Jezus Chrystus niczego nam nie zabiera. On nam cały daje siebie. Jezu Chryste, błogosław młodzieży, która przygotowuje się do Światowych Dni Młodzieży. Błogosław młodzieży naszego miasta, naszej parafii. Błogosław młodzieży tutaj obecnej. Błogosław dzieciom, które publicznie gromadzą się na dzisiejszej uroczystości i wielbią Cię poprzez znak sypanych kwiatów. Błogosław Jezu Chryste wszystkim matkom w Dniu Matki. Spraw, abyśmy w szkole Maryi Niewiasty Eucharystii, najlepszej z matek, przyjmowali Cię nieustannie i nieustannie trwali komunii z Tobą. Otwórzmy na całą szerokość nasze serca, by błogosławić. Powstajemy z kolan, aby podążać za Tobą. Serca, wtedy jest komunia. Wzbudźmy taką intencję. Jedno tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno. Świat pozna, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem.
głosem Alleluja. Z Tobą przynosili owoc trwający na wieki, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Przygotowujemy się do przyjęcia błogosławieństwa tu w centralnym placu naszego miasta. Prosimy Cię, Panie Jezu, błogosław budowniczym tego ołtarza, na Twoje błogosławieństwo, na Twoją miłość, Panie Jezu. Błogosław naszym rodzinom, błogosław szkołom, przedszkolom, wszystkim etapom formacji dzieci i młodzieży. Błogosław naszym parafiom, duszpasterzom. Błogosław, byśmy wszyscy w różnorodności stanowili jedno. Ty z nami i my z Tobą, Panie Jezu. Baczność, prezentuj broń. Czwartego ołtarza procesji wyruszamy do sanktuarium miłosiernego Jezusa Wielkiego, aby tam w wieczerniku wraz z Jezusem Chrystusem, wraz z Maryją uczestniczyć w łamaniu chleba we mszy świętej. Każde wydarzenie prowadzi do Eucharystii, do mszy świętej i z Eucharystii wypływa. Wypełnijmy sanktuarium i jego dziedzińce naszą obecność. Thank you.
Jezusa Chrystusa, który w Najświętszym Sakramencie wchodzi do naszej świątyni. Odbyliśmy razem z Jezusem Chrystusem wielką drogę najstarszą. Módlmy się. Boże, my na święty sakramencie dostawimy światła wiotkę swej pełki. Daj nam taką szczowotarza święte tajemnice ciała i krwi Twoje, abyśmy nieustannie dostawali owoców Twego odkupienia, które żyjesz i królujesz na wieki wieku. W tym roku jubileuszowym 1050-lecia chrztu Polski.
najświętszym sakramencie wtajemniczenia, który otworzył nam bramę do Eucharystii. I tym najświętszym sakramentem spośród świętych sakramentów chcemy i pragniemy karmić się na drogę wiary. Bo chcemy, może jak gdyby rzutem na taśmę jeszcze, kiedy udzielą nam i o to się modlimy, byśmy mieli łaskę przyjęcia Eucharystii, odchodząc z tego świata, przyjęcia Eucharystii w formie wiatyku, byśmy weszli do życia wiecznego, do Królestwa Niebieskiego. Potrzeba wodu wiary, potrzeba ożywiania wiary, byśmy miłość do Jezusa Chrystusa nieustannie potęgowali. Jeżeli wczoraj było bardzo dobrze, dziś musi być jeszcze lepiej. Chcemy wzrastać, pięknie się rozwijać w miłości do Boga i do drugiego człowieka. Uczestniczymy w uczcie miłości. Na pewno są znaki, wydarzenia, które tę naszą wiarę ożywiają. To, co wyszło z Pieczernika, to, co zostało zapisane przez apostołów, ewangelistów, to, co dziś czytaliśmy z pierwszego listu do Koryntian, listu świętego Pawła Apostoła, tak bardzo go lubimy słuchać. To najstarsze opisy mówiące o ustanowieniu Eucharystii. I na przestrzeni wieków, a również za naszych dni, ta wiara eucharystycznego Chrystusa nieustannie się winna podnażać. Bo oto, jak gdyby dwiema klamrami, nasza ojczyzna została w ostatnich latach spięta cudami eucharystycznymi. W Sokółce, tam koło Białegostoku, w 2008 roku, dokonał się cud eucharystyczny, kiedy chleb, cząstka, hostii zamieniła się w mięsień serca, w tkankę serca. I żadna komisja lekarska, osiągnięcia nauki nic nie są w stanie powiedzieć, jak tylko to, że jest to tkanka mięśnia sercowego człowieka żyjącego, ale konającego. I w połączeniu z badaniami, z innymi cudami eucharystycznymi jest jeden werdykt. Chodzi tu o Jezusa Chrystusa. Gdyby tego było jeszcze mało, niedawno, kilka tygodni temu został potwierdzony cud eucharystyczny z drugiej strony Polski, w Legnicy, kiedy również Jezus Chrystus stanął pośrodku nas, nie tylko w chlebie eucharystycznym, ale również pod postacią ciała, również mięśnia sercowego. I czym są te znaki dla nas? Kochani, boję się, abyśmy obojętnie nie przeszli obok tych cudownych wydarzeń, tego, że Jezus Chrystus jest pośród nas. Bo na pewno te cudowne znaki, każdorazowe sprawowanie Eucharystii, cudowne rozmnożenie tego najświętszego chleba powinno coś w sercu dokonać. Powinien dokonać jakiś zryw w kierunku Jezusa Chrystusa Eucharystycznego. Tutaj to sanktuarium, jak również Kościół świętego Stanisława. Cieszymy się tym wyróżnieniem, że mamy całodzienne adoracje Najświętszego Sakramentu. I może te cudowne wydarzenia eucharystyczne są po to, abyśmy częściej pośród naszych zajęć codziennych, prac, różnych, może kochane dzieci, zabaw, wstępowali tu do Jezusa Chrystusa i mówili Mu: Panie Jezu miłosierny, eucharystyczny, Ty wiesz, że Cię kocham. I abyśmy posiedzieli z Nim, może tak bez słowa, bo przyjaciele, kiedy bardzo są blisko siebie, mówią: nic nie mów, tylko bądź ze mną. Abyśmy doświadczyli. Aby podrawali się z kola. Nie bójcie się. Dla człowieka wierzącego nie ma sytuacji przegranych. Jezus Chrystus jest i kocha nas. Odwagi, nie lękajcie. Ja, jak oznajmia pismo, wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i pod tym wielkim chwale z
sądzie żywych i umarłych, a królestwu jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i ożywienia.